27 sierpnia 2024 roku Wade Wilson, odpowiedzialny za zabójstwo dwóch kobiet, został skazany na karę śmierci. W dzisiejszym materiale przegadamy sobie całą przerażającą sprawę Wade'a Wilsona oraz cały trochę niewytłumaczalny fenomen tego człowieka w internecie, gdyż mimo wszystkich zbrodni, których się dopuścił, stał się bardzo dziwnym fenomenem w internecie. Powstał wokół niego swego rodzaju fanbase składający się głównie z dziewczyn z TikToka, które na przykład wysyłają mu pieniądze, uważają go za niewinnego, robią z niego nie wiadomo jak pozytywną postać. Dzisiaj rzucamy okiem właśnie na tę sprawę. Siemano wszystkim, tutaj Mondar, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj zajmujemy się całą sprawą i ogromną aferą wokół Wade'a Wilsona. A to jest już dosyć stary temat, ponieważ wiele wydarzeń miejsce miało na przykład miesiąc temu, co w przestrzeni internetowej jest trochę wiecznością, aczkolwiek temat nadal jest aktualny, w związku z czym zajmujemy się nim w dzisiejszym odcinku. W związku z czym, moi drodzy, może lepiej nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy i przenieśmy się do wydarzeń z października 2019 roku. 7 października 2019 roku Wade Wilson zamordował dwie kobiety. Christine Melton i Diane Ruiz w Cape Coral na Florydzie. Wade poznał Christine po raz pierwszy dzień wcześniej, 6 października w lokalnym barze Buddha Leaf. Dwójka poznała się na imprezie, a następnie spędziła razem noc. 7 października rano Wade udusił ją na śmierć. Następnie uciekł i ukradł jej samochód. Później tego samego dnia spotkał Diane Ruiz, która właśnie szła do pracy. Najpierw zapytał ją o drogę, następnie zaprosił do samochodu, w którym następnie udusił ją. Jakiś czas później. Aczkolwiek kiedy po chwili zauważył, że kobieta nadal żyje, ten wyrzucił ją na drogę i kilkukrotnie przejechał po niej samochodem. Jakiś czas później tego samego dnia zaatakował jeszcze trzecią kobietę, tym razem jego byłą dziewczynę, Mille Montanes. Próbował wciągnąć ją do swojego samochodu, jednakże tej udało się uciec, a ktoś zadzwonił na policję. Ta sytuacja miejsce miało o 9 rano w poniedziałek. Policja otrzymała masę telefonów, po czym zjawiła się na miejscu. Kiedy Mila była już bezpieczna, okazało się, że ma na ciele bardzo wiele obrażeń. Wade wielokrotnie uderzył ją i ugryzł ją w ucho. Dodatkowo ciągnął ją po ziemi do samochodu. Kobieta miała popękane wargi i przecięty łokieć. Dodatkowo kobieta powiedziała policji, że Wade groził jej, że ją zabije. O godzinie 10, kiedy Ruiz nie stawiła się do pracy, jej współpracownicy powiadomili policję. I zaginięcie Ruiz szybko zostało powiązane z atakującym Wilsonem. Tego samego dnia około godziny 20 departament policji skontaktował się ze świadkiem, znanym jako Joss Leitch, który poinformował, iż widział Wilsona w czarnym pojeździe, a niedługo później rozpoczęły się poszukiwania Wilsona przez policję. Początkowo nie udało się go znaleźć, ale niedługo później okazało się, że ukrywał się w jednym z bloków i po rozmowie z właścicielami, którzy w tamtym momencie byli poza miastem, nie mieli pojęcia, że ktokolwiek wówczas w tym mieszkaniu przebywał. Tego samego dnia Wade porozmawiał telefonicznie ze swoim biologicznym ojcem Stevenem. Łącznie dzwonili do siebie 3 razy o 3 różnych porach dnia i Wade w trakcie tych rozmów od razu z buta przyznał, że jest on mordercą i zabił 2 osoby. Steven początkowo niezbyt w to wierzył, Wade był znany z przesadzania, a w przeszłości miał wiele innych problemów, chociażby z narkotykami, więc wszystko mogło trochę brzmieć na kolejną tego typu sytuację i przesadzanie Wade'a, tylko niestety nie w tym przypadku. Wade przez telefon przyznał się do uduszenia Christine oraz zabicia Diane. I z późniejszych zeznań Stevena wynikało, że Wade chciał przejechać Dianę na tyle, aby jej ciało wyglądało jak spaghetti, oraz nie miał wykazać jakiejkolwiek skruchy czy wyrzutów sumienia. Steven początkowo chciał pomóc swojemu synowi, jednakże później, kiedy zdał sobie sprawę z powagi sytuacji i z naprawdę alarmującego podejścia Wade'a do tego, co zrobił, postanowił zająć stanowisko po drugiej stronie. Steven, czyli biologiczny ojciec Wade'a, poprosił go o dokładną lokalizację, w której przebywał jego syn, aby wysłać mu Ubera, którym następnie Wade miałby przyjechać do niego. Problem w tym, że stary wcale nie zadzwonił po Ubera, a zadzwonił na policję i podał im dokładną lokalizację jego syna, żeby ci mogli go następnie aresztować i tak zresztą się stało. W końcu Wade Wilson został aresztowany 8 października 2019 roku. I proces Wade'a ciągnął się przez te 5 lat i przez większość czasu było o tym całkiem cicho w porównaniu do tego, jak bardzo ta sprawa była popularna w internecie jeszcze parę miesięcy temu. Wade w sądzie nie mierzył się tylko i wyłącznie z zarzutami o 2 morderstwa i usiłowanie zabójstwa, ale również o włamanie, kradzież samochodu, drobną kradzież, czy też wiele mniejszych zarzutów z poprzednich lat. Wade miał całkiem bogatą kartotekę, którą uzbierał sobie przez kilka lat. Między innymi w 2015 roku Wilson został oskarżony o atak na tle seksualnym oraz porwanie, niemniej został uniewinniony. W 2018 roku badano jego powiązania z morderstwem Dennis Williams, lecz ponownie nie udało się niczego ustalić, natomiast w lutym 2019 roku do biura szeryfa hrabstwa Palm Beach zgłosiła się kobieta, która poinformowała, iż jej były chłopak, czyli Wade Wilson, pobił i dusił ją. Jednakże według doniesień władze nie miały znaleźć jakiegokolwiek powodu do aresztowania Wilsona. Ostatnia sprawa wokół Wade'a Wilsona miejsce miała 27 sierpnia bieżącego roku. Ostatecznie Wade Wilson 27 sierpnia
2024 roku został skazany na karę śmierci. Co wcale nie musi oznaczać i najpewniej nie oznacza, że kara zostanie wymierzona jakoś na przestrzeni najbliższego czasu. Gdyż w Stanach Zjednoczonych wygląda to w ten sposób, iż jeżeli ktoś już zostaje skazany na karę śmierci, to ustawia się w kolejce. Lista osób do wymierzenia tego wyroku jest naprawdę bardzo długa i niekiedy kara śmierci odbywa się na przykład 20-30 lat od skazania. Przykładowo w Stanach na karę śmierci gdzie niegdzie są przypadki, kiedy osoby oczekują na karę śmierci, które zostały skazane na nią na przykład w latach 80. I w tym momencie historia ta niestety nie kończy się, gdyż Wade Wilson stał się trochę fenomenem w internecie. Zacznijmy od tego, że nadano mu ksywę Deadpool Killer, Deadpool z Florydy. Bierze się to z tego, że Deadpool, czyli Marvelowa postać, również nazywała się Wade Wilson i dla co niektórych była nawet całkiem podobna dla Wade'a Wilsona z prawdziwego życia, o którym jest ten materiał. Szczerze nie wydaje mi się, aczkolwiek specyficzne szczegóły tej sprawy są bardzo często łączone właśnie z różnymi przygodami Deadpoola z Marvela. A to w połączeniu z aparycją i imieniem Wade Wilson sprawia, że jest on bardzo często porównywany do Deadpoola. To też na pewno narobiło większej popularności całej tej sprawie. Dodatkowo Wade Wilson zaczął bardzo mocno trendować chociażby na TikToku, gdzie w co niektórych naprawdę niepokojących zakamarkach stał się Sigmą. Nowym crushem, o ile można tak powiedzieć, wielu dziewczyn z TikToka. I to jest po prostu studnia bez dna. Powstaje masa kont typu Wade Wilson, Wade Wilson fanpage i tak dalej. Czyli kont, które są stricte poświęcone postaci Wade'a i maksymalnie go wspierają, a zwolennicy tych kont, czy nawet ich założyciele, głównie założycielki, wysyłają pieniądze do Wade'a, czy tworzą zbiórki na niego, żeby go uniewinnić, bo ich zdaniem on jest niewinny, walczą o niego, robią jakąś mega posraną narrację wokół niego, że Wade jest przecież niewinny, on nikogo nie zabił, przecież nic mu nie udowodniono i tak dalej. Jezu, to jest straszne. Nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby aż tak walczyć o człowieka, któremu udowodniono wszystkie postawione mu zarzuty i skazano go na karę śmierci za okropne rzeczy, jakie popełnił. No niestety główną przyczyną tego stanu rzeczy jest wygląd Wade'a, bo tak, dziewczyny z TikToka są w nim po uszy zakochane i to nie tylko na świecie, w Stanach i tak dalej, ale również w Polsce czy w wielu innych krajach. W Rosji też jest tego dosyć sporo. Generalnie no, z tego się to wszystko bierze, stąd bierze się cała ta sympatia. Ja na przykład uważam, że to jest totalnie nie w porządku i nie powinno się tak robić. I TikTok też powinien jakoś wziąć sprawę w swoje ręce, ponieważ, kurde, nie wiem, na TikToka wrzucisz jakiegoś Andrew Tate'a na przykład, który... Można mieć różne podejście do jego postaci. Generalnie jest on zbanowany na TikToku. Jak wrzucisz cokolwiek z nim powiązane, instant twój materiał dostanie bana. Przynajmniej tak było jakiś czas temu. Nie wiem jak jest teraz, ale prawdopodobnie się to nie zmieniło. Aczkolwiek jeżeli zrobisz materiał o Wade'ie Wilsonie, który wybiela jego postać i robi z niego nie wiadomo jak cudownego człowieka, to bana nie ma, ale masz za to gigantyczne wyświetlenia. No trochę XDLOL chłopaki, myślę, że nie powinno tak być. Pojawia się masa komentarzy typu: dla wszystkich pouczających mnie, wiem co zrobił. Nie zmienia to jednak mojego zdania, że to wyjątkowo piękny człowiek. Ja rozumiem, że na TikToku ludzie lubią przypisywać pozytywne cechy nie do końca pozytywnym postaciom, ale tutaj to trochę wymyka się spod kontroli. 2 lata temu po wyjściu serialu o Jeffrey'u Dahmerze byliśmy świadkami szerokiego sympatyzowania z jego osobą właśnie przez osoby z TikToka, co też było strasznie alarmujące, patrząc na to, jakich rzeczy się dopuścił i jak złą osobą był. Jeszcze wcześniej dla przykładu mieliśmy takiego Patricka Batemana z American Psycho, który wiadomo jakim śmieciem był i jak okropne rzeczy robił, niemniej TikTok wybielił jego postać na Sigma, a ludzie następnie utożsamiali się z nim, starając się być takim jak on. Bardzo często nawet nie zdając sobie sprawy, jaką postacią tak naprawdę był Bateman. Generalnie mam wrażenie, że TikTok jest taką aplikacją, gdzie raz na jakiś czas mega zła postać musi zostać wybielona i nie wiem, zmieniona we wzór do naśladowania. Przykładem może być 90% postaci, które wchodziły w cały ruch typu Sigma Male właśnie, jak Bateman, czy na przykład Arthur Fleck jako Joker, który też wiadomo, że nie był wzorem do naśladowania pod absolutnie żadnym względem. I teraz ludki z TikToka upatrzyły sobie Wade'a Wilsona. Tylko teraz to nie jest taka prosta sytuacja, gdyż sprawa ta pozornie nadal jest w toku, mimo tego, że Wilson został skazany na karę śmierci. Aczkolwiek pojawienie się tego typu ruchów w internecie może zaszkodzić tej sprawie i nadać mordercy i złemu człowiekowi jakąś bardzo pozytywną łatkę. Co w takich sytuacjach, gdzie gość ma postawione przerażające zarzuty, absolutnie nie jest dobre. Więc jeżeli ten materiał ogląda jakaś osoba, która sympatyzuje z Wade'em Wilsonem, albo nie wiem, uważa go za dobrego człowieka, że on nic nie zrobił, że
nie ma dowodów na niego. Że jest piękny, przystojny, jest dobrym ziomkiem, ogarnijcie się. Do czynienia mamy tutaj z mordercą, przestępcą, naprawdę okropnym człowiekiem, którego kategorycznie nie powinno się wybielać w ten sposób w internecie. Tymi wszystkimi TikTokami i profilami tak naprawdę szkodzicie bardzo poważnej sprawie, więc proszę, przemilczcie to. W ten sposób na ten moment kończy się cała sprawa Wade'a Wilsona. Został on skazany, niewiele już można zmienić w tej sprawie. To, co na pewno trzeba zmienić, to podejście co niektórych osób w internecie do jego postaci, bo zdecydowanie w internecie nie powinno być przestrzeni dla gloryfikowania tego typu zachowań oraz przede wszystkim wielbienia ludzi jego pokroju. To jest złe i po prostu nie powinno tak być. Chociaż niestety TikTok i co niektóre osoby żyją trochę w ramach swojego własnego uniwersum, którym jeżeli ktoś wygląda przystojnie czy pociągająco, to od razu można usprawiedliwić wszystkie zbrodnie tej osoby, a nie powinno tak być, to jest strasznie pokrętne myślenie. No cóż, dajcie mi znać w komentarzach na dole, co wy sądzicie o tej sprawie. Czekam na wasze wypowiedzi w komentarzach na dole. Bardzo chętnie poczytam wasze opinie. My tymczasem słyszymy się wkrótce. Mówi do Zomandar, siemano, cześć.